Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, okazuje się, że już bardzo niewiele pozostało do nowego sezonu i w dzisiejszym odcinku można powiedzieć, że jest to przedostatni odcinek serii FPS-ów, czyli tego, co dzieje się aktualnie w grze. Dlaczego? Dlatego, że za dwa dni pojawią się trochę inne odcinki, ale o tym opowiem wam na samym końcu tego odcinka, co to będzie. Pierwsze co widzowie, chcę wam bardzo podziękować za to, że po prostu jesteście tutaj, że oglądacie te odcinki, że zostawiacie łapy, że subskrybujecie kanał, bo tak naprawdę ten kanał w ogóle by nie istniał, jakbyście tutaj nie przychodzili, więc bardzo wam dziękuję, że mam dla kogo nagrywać. No i tak naprawdę dzięki wam zostałem wczoraj wyróżniony jako jeden z 5 polskich twórców, którzy dostali informacje, jeśli chodzi o nową zapowiedź. Jeśli byliście wczoraj na streamie, to powinniście wiedzieć, o co chodzi. A co wydarzyło się po tym wszystkim, no to po prostu nie mam słów, ale o tym opowiem wam za chwilę. Także widzowie, jeszcze raz bardzo dziękuję, że oglądacie te filmy, że jesteście ze mną, że przychodzicie na streamy. Jeszcze raz podkreślam, że jakby nie wy, no to mnie by tutaj nie było po prostu, no nie siedziałbym tu. Jak bardzo dobrze wszyscy wiecie, Fortnite'owi twórcy na całym świecie dostają teasery. Słuchajcie, są to teasery, które polegają na tym, że mamy jedno zdjęcie i ja, można powiedzieć, wiem, co się kryje pod tym wszystkim. W sumie nie trudno jest się domyślić, patrząc na to wszystko. No ale właśnie trafimy później do paintu i postaramy się otworzyć to, co prawdopodobnie dostaniemy. Okazuje się, że w dniu wczorajszym, kiedy wy to oglądacie, to kiedy ja to nagrywam, to jest dzień wcześniej, dostaliśmy właśnie dwie zapowiedzi. Oczywiście, jeśli chcecie dołączyć do naszej drużyny, czyli jeśli chcecie po prostu oglądać Rafę i dowiadywać się wszystkiego nowego, no to pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał z dzwonem, ponieważ nowy sezon za chwilę. No i przypominam wam oczywiście o tym, żebyście wpisali jeszcze dzisiaj kod Evela do sklepu. Mega wam dziękuję i na samym końcu odcinka, no, będę miał dla was taką niespodziankę, którą już mówiłem wczoraj, ale w końcu to zrealizowałem. I tak jak widzowie, mówiłem wam wcześniej, kilku twórców wcześniej niż ja dostało właśnie te elementy. Wczoraj dokładnie był o tym odcinek i bodajże mieliśmy dwa takie elementy. I teraz przechodzimy do elementów, które ja dostałem. Połączymy sobie to wszystko. Dostałem od Reja i Kaspola właśnie informacje, jak to wygląda, a później pokażę wam, co tam się prawdopodobnie kryje. I tak, pierwsze dwa zdjęcia to była taka kulka z czerwonym środkiem i tak jakby z jakimś celownikiem. I tu mogą być dwie rzeczy, słuchajcie. Jeśli chodzi o tą górę tego zdjęcia, no to mamy tutaj właśnie kawałek tej kulki i niżej również mamy kawałek kulki i kawałek nieba. Patrzę w dół, bo mam to na komórce, także nie bądźcie na mnie źli, że na was nie patrzę. Czyli nasz świat, czyli punkt celowy, ta otoczka, czyli prawdopodobnie to jest to, ale też kilka osób zauważyło podobieństwo z tą gwiazdą, która była wezwana przez królową. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jak mieliśmy właśnie ten event na trzeci rozdział, no to mieliśmy bardzo gruby event wtedy i okazało się, że królowa tam otworzyła niebo, no i to niebo przyniosło nam to gwiazdę, no nie? A więc, widzowie, jeśli coś takiego dostaliśmy, to można też powiedzieć, że jest tutaj trochę jakieś podobieństwo. Ale czy na pewno? Napiszcie mi wy, co myślicie. Ja bardziej uważam, że jest to nic innego jak po prostu ten nasz punkt zerowy, nasz świat. No i dalej mamy kosmos, czyli to, co jest naokoło Ziemi. Ja tak myślę, że z biegiem czasu okaże się tak, że będzie coś takiego, że okaże się, że właśnie nie jesteśmy sami. No to już jest na pewno wiadome, te gwiazdy były i tak dalej. Ale wydaje mi się, że właśnie kiedyś będzie coś takiego, że trafimy do czyjegoś świata, gdzie też jest podobnie tak jak u nas. Nie wiem, czy wiecie, ale mówi się o światach rzeczywistych. To by było, jakbyśmy trafili do świata rzeczywistego tam w przyszłych sezonach, które są po prostu rzeczywiście tak samo wyglądają, ale są w późniejszym czasie i cofamy się na przykład do pierwszego sezonu. Ej, to by był sztos. To jest dobry pomysł dla Epika, widzowie. Ale no, naprawdę, no to by było coś mocnego. Ja myślę, żebym był dobry do fabuły. Czyli mamy ten kosmos i teraz okazuje się, że właśnie ja dostałem kosmos. W sensie polscy twórcy dostali ten dół, kosmos i kawałek planety. Nie planety, no tej naszej planety. I zanim przejdziemy do tego, no to muszę tutaj poruszyć ten fakt tego, że dzięki wam, widzowie, mówię to po raz czwarty. Dzięki wam, że oglądacie, że przychodzicie, zostałem wyróżniony. I co się dalej okazało? Jak podałem tą wiadomość jako tweeta, czyli ten obrazek, no to po pierwsze oznaczył mnie Kaspol oraz dzięki Kaspolowi i Rejowi oznaczył mnie kolejny Fortnite'owy liker i kolejny i kolejny i kolejny. I okazało się, że oznaczyli mnie, w sensie tą moją fotę, oznaczyły osoby, które ja codziennie wrzucam w odcinki. Czyli Hypex, czyli iFireMonkey, czyli Sheena i wiele, wiele właśnie innych Fortnite'owych likerów. Co jest naprawdę dla mnie, no szczerze wam powiem, no mega radość mi to sprawiło. Bo tak jak pewnie sobie myślicie, no co z tego, że ktoś się tam oznaczył. W sensie, no po prostu jestem zadowolony.
i jest mi bardzo miło, no po prostu jest mi mega miło, że mogę być częścią widzowie tego wszystkiego, no to jest coś niesamowitego. Tak jak napisałem u siebie na Twitterze, właśnie kilka lat temu leciałem, pakowałem walizkę do Anglii i myślałem, że tam spędzę prawdopodobnie jakieś 10 lat swojego życia, czy tam 5-10, a okazało się widzowie, że no jestem w tym miejscu, w którym teraz jestem i tak jak mówię, no po pierwsze marzenia się spełniają i no po prostu trzeba iść po swoje, a po drugie życie jest tak nieprzewidywalne, że to jest hit. I dobra widzowie, przejdźmy do kolejnych zapowiedzi. No pierwszą dzisiejszą ja wam powiedziałem. Chyba tam pominąłem w ogóle jakąś zapowiedź jedną, tak mi się wydaje. Przechodzimy do wiadomości, która została podana chyba o 23:00, coś takiego z tego co pamiętam. I według widzowie w tej wiadomości dostaliśmy o kolejny teaser związany właśnie z tym zdjęciem, kolejną część tego zdjęcia. I ta kolejna część tego zdjęcia są to nogi. I widzowie, zaraz przejdziemy do Painta i sprawdzimy, jak to może wyglądać według mnie. Bo tak też pewnie będzie się nazywał odcinek, że wiem, co tam jest. No bo w sumie nie trudno się domyślić po tym, co dostaliśmy. Chyba, że tam czeka jeszcze na nas jakaś niespodzianka. A co by mogło tam czekać? O tym pogadamy za chwilę. Ale poruszmy sobie tutaj jeszcze, jeśli chodzi o zapowiedzi. Zobaczcie, jak świetnie są, jest to teraz zrobione, że tak naprawdę mogliby to u siebie na Twitterze podawać, no nie, w sensie te zdjęcia, a dają to twórcom, dają możliwość twórcom właśnie taką, że twórcy też mogą w tym uczestniczyć, tacy na przykład jak ja, więc no to jest mega super. A few minutes later. Widzowie, na pewno zastanawiacie się, jak ja to widzę. Słuchajcie, ogółem, moim zdaniem, to coś, tak jak wam powiedziałem, to jest ten nasz świat, który wam teraz skleję. Chodzi mi tutaj dokładnie o to coś, co mieliśmy między chapterem drugim a chapterem trzecim. I tak mi się wydaje, że właśnie to coś to jest to. Ale co to również może być, to też wam pokażę. Udało mi się znaleźć tutaj to, o co chodzi z tą drugą planetą. To było między chapterem drugim a trzecim i jest to taka planeta, którą było widać właśnie, gdy otworzyło się to niebo. I dużo osób też mówi o tym, że to może być tym. Ale ja uważam, że no 90% daje właśnie na to coś, że to jest to. A jeśli chodzi o planetę, to zaraz wam powiem, co myślę dalej. Tutaj oczywiście mamy miśka, więc dorysujmy go. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Zróbmy coś takiego. Tu ma ręce. Dobra, widzowie, no... Takim mechem będziemy jechać. Trochę mi wyszedł poza, także tutaj może być większy obrazek. Misiek na pewno tutaj i moim zdaniem ta planeta gdzieś tutaj się pojawi. W sensie gdzieś tam w tle tego kosmosu, że to będzie tak jakby kolejne zagrożenie. Chociaż no tego nie jestem pewien. Jestem pewien tego, że na pewno event spędzimy w kosmosie. Takie są moje predykcje na to wszystko, że będziemy w tym kosmosie dookoła. Few moments later. I tutaj widzowie chodzi mi o to coś. Wtedy no ten punkt zerowy, no jak pamiętacie, został załóżmy zepsuty i trafiliśmy do tego kosmosu. I moim zdaniem do takiego świata tutaj możemy trafić podczas eventu, więc ten event może być po prostu przepotężny. Event oczywiście możecie spędzić ze mną oraz z Eweliną od godziny 20 w sobotę. Okej, widzowie, jesteśmy po tym i słuchajcie, ogółem jeśli chodzi o kolejne odcinki, PS-y pojawią się jeszcze jutro, a później będą odcinki też 10 dni do sezonu, załóżmy, ale nie będą to odcinki newsowe, będą to odcinki podsumowujące, jak to się mówi? Ej, napiszcie ratunku. Dobra, leci krótkim, dobra, no i o to chodzi. O to chodzi, będzie jeden na jeden, zobaczmy tego ziomka. Jaki skin? Wydaje mi się, że przegram. Ja dawno jeden na jeden nie grałem, ale no spróbujmy. Dawaj, byku. No i to się szanuje, widzowie. Takie osoby się szanuje. Zobaczmy, czy na posonę. No jest. O! Takie osoby są przekozackie. No i co widzowie, to by było na tyle. Zostawiajcie łapy, subskrybujcie kanał. Wieczorem stream. I news na sam koniec jest taki, że jest nowa aktualizacja na Skywarsach. Jest teraz Gold Event, więc zapraszam wszystkich. Trzymajcie się, na razie, piona.